Dzień dobry. Witajcie, moi drodzy, 14 września w czwartek. I tutaj na kanale Czas dla Duszy, bo to jest taki właśnie nasz czas dla duszy. Kochani, ja jestem Magda i tutaj opowiadam właśnie o tej duszy. I bardzo Was proszę, jeżeli do mnie piszecie, piszcie do mnie po imieniu. Jesteśmy tutaj duchową rodziną i wszyscy mówimy do siebie na te. Tak będzie, nie ma pani, nie ma panów. No chyba, że ktoś sobie nie życzy, ale jesteście u mnie w domu i tu sobie mówimy na ty. To jest taki nasz dom, nawet nie mój, tylko nasz dom. Kochani, dziękuję Wam z całego serca za wszystkie subskrypcje. Wiecie, że ja za długo nie podziękuję, ale naprawdę jest to niesamowite. Bardzo, z całego serca bardzo. Kochani, we wrześniu rozmawiamy sobie o oczyszczaniu. Dzisiaj miało być pokazane jajowanie, ale wiecie co? Postanowiłam nagrać osobny film, ponieważ on się przyda, więc dzisiaj ten filmik po południu wejdzie i kto będzie miał ochotę, będzie mógł sobie zrobić jajo, jajowanie, oczyszczanie jajem. Jest to bardzo, bardzo znana metoda. Jest to słowiańska metoda. Szeptuchy do dzisiaj stosują tą metodę, ale nie tylko szeptuchy. Tak jak mamy ziołolecznictwo, jak mamy bioenergoterapię, tak i mamy formy oczyszczania, formy wzmacniania. To oczyszczanie duszy, ta higiena duszy ma niesamowicie ważne znaczenie w naszym życiu. Mamy dwa ciała, ciało fizyczne i ciało duchowe. Jeszcze mamy umysł. To też jest ciało osobne. Też o niego trzeba dbać. Też o jego higienę trzeba dbać. Ale kochani, to nasze ciało duchowe, pamiętajcie, ono sięga dalej niż ciało fizyczne. I to jest niesamowicie ważne, żebyśmy się chronili poprzez lustra, poprzez bańki, proście anioły, żeby nas wkładały w energię ochronną, żeby przy nas były, żeby nas chroniły, że to, co nam nie służy, niech odbijają. Świetną formą ochrony też na wyjście, kochani, nie wiem, czy ja już o tym mówiłam, a jak mówiłam, to się powtórzę. Świetną formą ochrony, jedną z form ochrony jest zakładanie złotej zbroi. Złotej zbroi ze światła. Wychodząc z domu, zakładamy ciach, ręce do góry, zbroja na nas wskakuje prosto z góry, ze światła i nas chroni, naszą energię, nasze ciała przed tym, co nam nie służy. I to jest ochrona anielska. Prosimy anioła stróża, żeby ta zbroja jak najbardziej chroniła nas od wszelkiego złego, co nam nie służy. Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Też możemy sobie modlitwę odmawiać. Możemy swoją ułożyć. Te swoje modlitwy ochronne, one mają miliony razy silniejszą moc niż te modlitwy takie już wyuczone. Wiecie? Bo to, co mówimy właśnie w tym momencie, to, co mówimy z duszy, to właśnie jest nam teraz potrzebne. I wychodząc z domu, bo te domy nasze to są też pewnego rodzaju świątynie. Tam jest nasza energia, tam my mieszkamy, tam my przedmioty dotykamy. Gdzie z przedmiotami to też jest jeszcze tak, że o, widzicie, ja bardzo lubię stare rzeczy. Udaje mi się kupić, są takie sklepy, gdzie mogę starać takie antykwariaty, nie wiem jak to nazwać. To akurat są kringlowy, tak to się nazywa tu. Ale tam są stare rzeczy, ludzie oddają te rzeczy za darmo. I można je kupić za niewielkie pieniądze, a z tego oni utrzymują ludzi niepełnosprawnych. Ale stąd też właśnie ten mak pochodzi, którego tutaj widzicie. Kochani, o co chodzi? Jeżeli przynosimy do domu nie nasz przedmiot, chodzi o to, żeby go oczyścić. I to najlepiej szałwią. Oczyścić albo to, co możemy, to pod bieżącą wodą, wtedy z intencją oczyszczenia. Bo tam jest czyjaś energia. My nigdy nie wiemy, czyja to jest energia. Wiecie, tak jak
Są ludzie, którzy uwielbiają kupować różańce używane. Tu jest różaniec, ale to jest różaniec po mojej babci i ma bardzo dużo jej energii. I kochani, kiedyś Wam też powiem historię tej bransoletki, skąd ona się tu wzięła i dlaczego tu leży. Różańce często jest tak, że mają bardzo dużo energii cierpienia w sobie, bo ręce, a w szczególności tutaj końcówki palców, to tak jakby przekaźniki energii. Przez dłonie przekazujemy energię. Nie dotykamy ludzi łokciami, prawda? Nie dotykamy ludzi parkami, tylko dotykamy tutaj, tą końcówką dłoni. Nawet nie dotykamy, tylko przykładamy, żeby tą energię im oddać. Tylko powiedziałam, już mam gorące dłonie. Żeby tą energię ludziom oddać. I dla mnie to są takie niezwykłe miejsca, te dłonie. I teraz zobaczcie, ten różaniec, on jest trzymany cały czas w dłoniach, cały czas obracany i cały czas w niego jest dawana energia. Mało energii radości jest w różańcach. Jest to energia smutku, energia bólu, rozpaczy. Więc jeżeli przyniesiemy do domu, w szczególności różaniec, to kochani, oczyśćmy go. Jeżeli przynosimy jakąś biżuterię, która nie należy od samego początku, kiedy jest nowa do nas, ale kiedy ją nawet kupimy ze sklepu, to też ją oczyśćmy. I nadajmy temu swoją energię. Jak nadać energię? Proste. Oczyszczamy. Po oczyszczeniu bierzemy sobie ten przedmiot, na przykład w dłonie. Zamykamy w dłoniach i mówimy, że on jest mój. Ja wtedy przytulam jeszcze go do siebie. Zamykam szczelnie. I trzymam trochę. I wyobrażam sobie, że otaczam to światłem. Nadaję to temu moją miłość. Wysyłam, żeby to była moja energia. Także przedmioty, które przynosimy do domu, oczyszczamy. Uważajcie w szczególności na różańce, naprawdę. Na krzyżyki, na... One są piękne, te stare są przepiękne, ale naprawdę polecam je oczyścić. Ja wczoraj... O, to, czego nie możecie na przykład zmoczyć pod wodą, no to wtedy szałwią. Wczoraj, kochani, udało mi się kupić z 1850 roku dwie księgi. Pokażę też Wam kiedyś jeszcze. Co prawda po francusku. Ale odejdą na sprzedaż. Bo ja to tak czasami przerzucę coś gdzieś. Życie Jezusa Chrystusa spisane w tych księgach jest. Z przepięknymi rycinami. I też pierwsze, co przyniosłam do domu. I od razu poszła szałwia. Żeby to oczyścić. Na to poszło Palo Santo, żeby nadać energię. Nigdy nie wiemy, ile bólu, ile smutku tam było, więc lepiej zabezpieczać swój dom od samego początku. Kochani, karta Archanioła na dzisiaj, także jajo będzie, jajo, jeżeli ktoś przygotował sobie, to sobie zostawcie. Jest znów księżyca, wiecie? W nowiu najlepsza jest energia do oczyszczania, właściwie od pełni do nowiu. Im bliżej nowiu, tym lepiej. Dlaczego? Dlatego, że księżyc się odcina, a w fazie od nowiu do pełni, to wtedy się wzmacniam. Jeżeli ktoś ma herbatkę z pokrzywy, pijcie sobie dzisiaj, to bardzo mocno oczyszcza. Oczyszcza naszą krew. Patrzcie sobie, co jest dobre na oczyszczenie. I kochani, dzisiaj też wstawię film, który to będzie opowiadał o tym nowym roku astrologicznym, numerologicznym w wibracji 8. Tak to pięknie dzisiaj będzie. Będzie dzisiaj dużo na bogato. Jak się przygotować do tego roku, bo on już jutro się zaczyna. Co prawda w niektórych krajach już dzisiaj, 14, ale dla nas, dla mnie też akurat, ale dla Polski zaczyna się, dla Polski zaczyna się w 15. Z dystansu się do sytuacji. Archaniele Michale, proszę Cię o użycie Twojego płonącego miecza do odcięcia mojego przywiązania do strachu albo dramatu. Tak, żebym mógł być skoncentrowany na wiedzy o tym, że spokój jest wszędzie wewnątrz mnie i w tej sytuacji. Wiecie, jak to jest, jak mamy na przykład na sobie czyjąś energię.
dostaliśmy od kogoś, albo są jakieś przedmioty w naszym domu, które no, mają w sobie dużo bólu, cierpienia, nawet i naszego, i są nieoczyszczone, to my możemy nie osiągnąć spokoju. Możemy nie osiągnąć spokoju, możemy być poddenerwowani, możemy być wrażliwi, dlatego że te przedmioty wydzielają taką energię. I wiecie, tak to jest, jak jesteśmy w polu energii smutku, to choćbyśmy nie wiem ile radości mieli w sobie, to ten smutek nas otacza. Wiecie, to tak jest, jakbyście mieli latarkę, weszli do ciemnego pomieszczenia, to tylko sobie rozświetlicie to, co jest wkoło was. I to jeszcze taką słabą latarkę. A jak będą na ścianach powieszone lampki i wszystko to, co będzie w tym pomieszczeniu, będzie świeciło, to będzie zdecydowanie jaśniej. Jeżeli będziecie chodzić wkoło tych przedmiotów, to będziecie widzieć i bez lampy. Zgadza się? Zgadza się. Tak jest. Nie ma to jak się pytać siebie i jeszcze sobie odpowiadać, nie? Tak, moi drodzy. Zdystansuj się do sytuacji. Kto taki niezdystansowany tu jest? Utknąłeś w punkcie i nie widzisz go obiektywnie. Karta ta wskazuje na to, iż już najwyższy czas, aby zrobić krok w tył i uzyskać większy obraz sytuacji. I kochani, to jest piękna karta na nowy rok, bo nowy rok też się zaczyna takim zatrzymaniem, a nawet i cofnięciem. Zobaczcie też, jaka ta karta jest spójna z tą wczorajszą. Archanioł Michał prosi Cię o zdystansowanie się do otaczających emocji. On także Ci w tym pomoże. Michał również pokieruje Cię, abyś odosobnił doświadczenie, a tym samym nie chował urazy do zachowań innych osób. Pomoże Ci to w powstrzymywaniu defensywnych relacji. W zamian za to Twoje działania będą wypływały z miłości i mądrości. Daj sobie czas i oddal się od ludzi, których ta sytuacja dotyczy. Nie musisz natychmiast znać rozwiązania. Anioły zatroszczą się o szczegóły. Tym, co jest dla Ciebie najważniejsze, jest wewnętrzny spokój, uczucie, w którym wola łączy się z nowym, pomocnym wnętrzem, możliwe wybrane znaczenia. Nie bierz do siebie argumentów innych ludzi, pozwól im iść swoim torem. Bądź pełny współczucia, bez noszenia ciężaru innych, poproś Archanioła Michała o oczyszczenie Twojej energii. Najwyższy czas na odejście od niezdrowej sytuacji lub relacji i modlitwa. Archaniele Michale, proszę Cię o użycie Twojego płonącego miecza do odcięcia mojego przywiązania do strachu albo dramatu tak, żebym mógł być skoncentrowany na wiedzy o tym, że spokój jest wszędzie, wewnątrz mnie i w tej sytuacji. Modlitwę znajdziecie w opisie. W opisie również znajdziecie maila do mnie. Więc tam możecie pisać. Kochani, dziękuję Wam za wszystkie wiadomości, które dostaję na maila. Są po prostu cudowne. Są niesamowite. Jest taki wiatr w moje skrzydła. Dziękuję, kochani. Życzę cudownego dnia. Przytulam Was mocno. Magda.